Największy stres już za gimnazjalistami, także tymi z powiatu koneckiego i samych końskich. W piątek zakończyli oni trójbój testów sprawdzianem z języków obcych. Egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym rozpoczął się o godzinie 9 i trwał półtorej godziny. Poziom rozszerzony pisano od 11 przez kolejną godzinę. Z kamerą odwiedziliśmy uczniów gimnazjum numer 1 w Końskich. Większość z nich po zakończeniu testu było w dobrych nastrojach. Jesteśmy już po wszystkich egzaminach gimnazjalnych, dzisiaj po języku obcym. Powiedzcie najpierw, jak ten język obcy był trudny, nie był trudny? Powiem panu, że tak. Część podstawowa była dość łatwa, ale rozszerzenie już było bardzo trudne. Naprawdę. Co na tym rozszerzeniu, zapytam, bo tam zawsze jest jakaś taka dłuższa forma pisemna. Tym razem był e-mail, który był naprawdę zadaniem ciężkim, panu powiem. Nie dało się tego rozwiązać chyba. Jak szacujesz, jak ty napisałeś? Jesteś w stanie określić? Wydaje mi się, że jakieś 3 na 10 punktów max zdobędę. Jak twoje odczucia po dzisiaj? Myślę, że jak chodzi o ten e-mail, to tak z 5 na 10, 6 na 10, ponieważ jednak była trudna ta część rozszerzenia. A wcześniej? Podstawa to dosyć łatwa, tak. Łatwiejsze dużo. To powiedzcie jeszcze o tych dwóch poprzednich dniach, o humanistycznej części, o tej przyrodniczej, matematycznej. Ja jestem humanistą tak ogólnie, wolę zdecydowanie przedmioty humanistyczne, dlatego poszło mi to chyba jak najlepiej z tych wszystkich testów. Matematyki nie lubię i była bardzo ciężka, też panu powiem, dlatego nie wiem, jak mi poszło, mam nadzieję, że dobrze. Ja tak samo właśnie chyba humanistą jestem, ponieważ tą część humanistyczną napisałem znacznie lepiej niż tą matematyczną, tak? Bardzo dobrze poszło, naprawdę egzamin, dobry, no. Podstawa dość prosta, rozszerzenie troszkę trudniejsze, aczkolwiek otwarte zadanie były nawet łatwe. Czyli co było na tych otwartych, tak konkretnie? Trzeba było po prostu napisać maila na tym rozszerzeniu, trzeba było napisać, bo na przykład takie zadanie, wpasować jakieś tam, jakby to powiedzieć, zdania, wyrazy, dokładnie. Coś takiego, i tam jeszcze trzeba było po prostu najprostsze słowa przetłumaczyć na angielski. W odpowiedniej formie oczywiście gramatycznej. A jak dwa poprzednie dni, wczoraj część matematyczna, przedwczoraj język polski? Dużo stresu przede wszystkim. Mało spania, z tego stresu było niestety, ale jakoś daliśmy radę. Co dla ciebie było najtrudniejsze? Najgorzej to chyba było z przyrodą, z chemią, właśnie przyrodnicze były najtrudniejsze. Matematyka już łatwiejsza, polski, to ta rozprawka, to każdy już się mógł spodziewać. Historia i WOS też nawet łatwe dość były. Któreś z zadań wczoraj szczególnie wspominacie źle? Ze sztabką, tak, z bankomatem. Ze sztabką złota, przeważnie z matematyki. Tak jest. I z chemii te różne kwasy, zasady itp. itd. Dzisiaj język obcy i jaki był ten język obcy? Trudny czy nie? W sumie nie był strasznie trudny, nie? Ciężkie były zadania, ale jakoś dałyśmy radę. Na czym polegały te otwarte? Otwarte polegały, jeden był na liście, żeby napisać na temat udziału w konkursie kulinarnym. Jeden był na temat wpisania dobrych odpowiedzi z tabeli. A trzeci co to było? Zdania były rozszerzenie, tak? Były przetłumaczenie zdań. Tak. No dobra, to wróćmy do wczoraj i do przedwczoraj. Który z tych dwóch egzaminów dla was był trudniejszy? To było chyba z matematyki i z przyrody. Przyrodnicze było najtrudniejsze. Tylko przyrodnicze. W sumie nie był taki trudny, ale było bardzo dużo informacji. I bardzo rozwinięte były zadania. I dużo czasu na to straciliśmy. Właśnie jakieś jedno zadanie, które najgorzej będziecie wspominać z tych egzaminów? Najgorzej? Najtrudniejsze. Mówią nam o jakichś sztabkach złota najczęściej. Aha, to z geografii. Tak. Ale nie, to nie było w sumie takie trudne. Ja najbardziej wspominam jedno zadanie z chemii, które straciłam na nie 10 minut w sumie. Ale dobrze, mam odpowiedź. Ostatecznie okazało się, że jest okej. Było okej, ale było bardzo zajmujące. Dobra. Już was nie męczę, powiedzcie tylko, gdzie wybieracie się teraz po gimnazjum. Czy już wiecie, czy jeszcze się zastanawiacie? Ja się wybieram do ekonomika, na ekonomię. A ja się zastanawiam między Kielcami a Końskimi, ale idę do liceum. Otóż po ostatnim egzaminie gimnazjalnym język obcy dzisiaj, jak tobie poszedł? Myślę, że dobrze. Poziom podstawowy i rozszerzony, tak? Co było dla ciebie najtrudniejsze dzisiaj? W rozszerzeniu tam trochę. Ale co trzeba było napisać w rozszerzeniu dzisiaj?
Jakie były zadania? Taki, że maile tak. A poprzednie dni? Matematyka, język polski, co dla ciebie było najtrudniejsze? Nie, tam najtrudniejsze to było przyrodnicze, ale tak. Dobra, gdzie dalej? Do jakiej szkoły teraz? Co planujesz? Czy jeszcze nie wiesz? Wiem, nie do końca. Liceum służb mundurowych w Opatowie tak planuję. Teraz przed gimnazjalistami już tylko oczekiwanie do połowy czerwca na wyniki egzaminów i wybór szkoły ponadgimnazjalnej. O tym, co oferują szkoły ponadgimnazjalne z naszego powiatu, możecie poczytać w naszym informatorze gimnazjalisty. Odnośnik do niego znajdziecie na stronie głównej www.tkn24.pl.